Siemanko, z tej strony Winny Life i oczywiście na początek zachęcam do zostawienia subskrypcji i oczywiście łapki w górę. Łapka w górę to jest dla mnie taki sygnał, że materiał Wam się podobał i chcecie więcej. Więc lecimy z tematem. Pozdro! Tak więc na początek chciałbym poruszyć informacje z ostatniej chwili. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na Instagramach obu panów, czyli pana Szewca i oczywiście pana Krychy, którzy mają zobaczyć na gali Fame Ma 7, wystąpiły komplikacje. Co to oznacza? Oznacza, że panowie się chyba nie dogadali odnośnie wagi. Z informacji, które pojawiły się na Instagramie pana Krychy, czyli pana Krystiana Wilczaka i pana Szewca. Obydwoje mają inną wagę startową. Pan Szewcu 84 kg, Krycha się przygotowuje do 77, więc z nimi jest duża różnica. Czy walka się odbędzie? Nie wiadomo. Ktoś powinien się tym zająć, bynajmniej panowie się kłócą, bo ani jeden, ani drugi nie chce ustąpić. Kurde no, w tym wypadku powinien się ktoś tym zająć. A najlepiej mógłby to być na przykład Wojtek Gola, ale generalnie Wojtek Gola nie może się tym, moi drodzy, zająć, dlatego że w tym momencie dba o bezpieczeństwo swoich przyjaciół. Jak widzicie na tym materiale, ukazuje się właśnie to, że on jest naszym mini bohaterem. Na jednym ze swoich ostatnich treningów uratował swojego kumpla przed tym, żeby go nie przygniotła sztanga. To jest dopiero bohaterstwo. Szacun, Wojtek, i jak skończysz pomagać kumplom, to zajmij się teraz walką, która stoczy się chyba w wadze 8-4, a 7-7. Nie wiem. Zobaczymy. A odnośnie zobaczenia, to co ja zobaczyłem, to się już nie odpatrzę. A to zobaczyłem dzisiaj materiał pana Zbigniewa Stonogi odnośnie policji w Sanoku. I tak przeanalizowałem sytuację, że dość podobne lub nawet bardzo podobne sytuacje pojawiły się w Zakopanem, miejscowości, która jest w górach, w dolnej części Polski, oczywiście chyba każdy wie. Zerknąłem na opinię publiczną Komisariatu Policji w Zakopanem. Wyskakuje mi takie opinie jak opinia dodana 11 miesięcy temu, powinno tam zagościć BSW. Albo też fajnym przykładem jest to, ktoś przyszedł zgłosić zagubienie dowodu, ale z braku posiadania dowodu policjanci nie podjęli czynności. Albo jeszcze ciekawą opinią jest to, że ktoś napisał, że tym miejscem powinno się zainteresować CBA. Z tego co wiem, to Centralne Biuro Antykorupcyjne. No, ciekawostka. I wiele innych słabych opinii dodanych na ten właśnie owy komisariat w Zakopanem przed nawet 2 lat. A odnośnie 2 lat, to nie wiem, ile minęło od rozstania Krużwila wraz z kamerzystą, a co się dowiedzieliśmy ostatnio, i nawet Olejnikiem. Z ostatniego materiału, który udostępnił Tomek Olejnik na swoim kanale, który nawet już osiągnął kartę na czasie, wynika, że on jest jednym z twórców tej kooperacji. Jestem przekonany, że coś musi być na rzeczy, dlatego że w dniu dzisiejszym Marek Krużwil udostępnił właśnie ten materiał u siebie na Instagramie, reklamując Tomka Olejnika. A odnośnie Marka Krużwila to jest dość ciekawe. Na jednym z swoich ostatnich materiałów w studiu nagrań przy współpracy z Werbą powiedział, że jest lepszy od Kubańczyka. Tyle. Dobrze. Jesteś lepszy od Kubańczyka. Potwierdzając słowami naprawdę. Dziękuję. Kubańczyk tak nie potrafi. Dziękuję. Kubańczyk to mi kazał siedzieć, nagrywać, bo znasz Kubańczyka, tego od rapu. Tak, ale nie, to wiesz co, to... Oczywiście sam Kubańczyk długo nie czekał i odpowiedział takim instastory. Słuchajcie, oznaczacie mnie pod postami, gdzie Krużwil powiedział, że teksty na poprzednią płytę były kiepskie. Pamiętajcie, że kanał Marka to też w pewnym sensie jest jakaś parodia, więc nie bierzcie wszystkiego do siebie. Wiele razy pytaliście mnie ostatnio, czy mam kontakt z Markiem. Mówiłem wam, że współpracuję z Markiem. Na teraz Marek wydaje płytę. Przypadek? Nie sądzę. Także wyciągnijcie wnioski sami i jeszcze niektóre rzeczy z przymrużeniem oka. Więc tak jak powiedział sam Kubańczyk, to filmy Marka Krużwila to jest jakaś parodia, moi drodzy, więc możemy to też nazwać parodią. A na sam koniec chciałbym dodać, że jest jeszcze jedna osoba, która na polskim YouTubie chce coś stworzyć, albo już coś nawet stworzyła. Jest to brat Machonka, Dawid Cox. Dawid Cox jakiś czas temu, jeszcze przed pandemią, zbierał pieniążki na to, żeby stworzyć nowy projekt na polskim YouTubie. Miałby być to zbudowany kamper, też wóz zbudowany na kampera, czy zakup też kampera, stworzenie mobilnego studio, jazda do różnych artystów w całej Polsce, streamowanie, vlogi, wywiady. W każdym razie miało się to wszystko kręcić wokół kampera. A jak się okazuje, na polskim YouTubie niedługo trzeba czekać z dobrym pomysłem. Pojawiła się taka osoba, a nawet dwie osoby, które działają pod
pseudonimem Pixel. Jak widać, młodzi ludzie zrobili właśnie dokładnie to, co Dawid Koch splanował, czyli załatwili sobie kampera, busa, przerobili czy też kupili, jeżdżą po Polsce, robią streamy prosto z ulicy, prosto z miasta. Do tego jeszcze wrzucają prawie codziennie materiały z ich daily vlogów. Co już ciekawe, mają dopiero 5 czy nawet 6 tysięcy subskrypcji. Nawet nie wiem, czy wy wiecie, że jest nawet taka plotka, że nawet Maciej Wróżbita podobno podpierdolił pomysł Dawidowi Koksowi z programem z wróżeniem na żywo. Moi drodzy, to na tą chwilę to już wszystko. Oczywiście, jeśli taka forma wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrypcję, a ja zbieram materiał dalej. A, i jeszcze chwila, montuję dla was daily vloga. Myślę, że do końca tego miesiąca będzie. A więc pozdro! Be the night!